Identyfikator podmiotu SCP-212. Klasa podmiotu: bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. Użycie SCP-212 musi być zatwierdzone przez aktualnego oficera medycznego placówki przechowawczej. Każdy personel przechodzący operację wykonywaną przez SCP-212 musi przejść pełne fizyczne i psychologiczne testy zarówno przed, jak i po wystawieniu na działanie obiektu. Opór w stosunku testów będzie prowadził do terminacji. Cały personel musi być oddalony nie mniej niż 1,5 metra od SCP-212, gdy nie jest przeprowadzana operacja. Uzbrojony personel ma pozwolenie na użycie wszelkiej siły uznanej za konieczną, aby zapobiegać nieautoryzowanemu wystawieniu na działanie obiektu. Jeżeli ktokolwiek z personelu przez przypadek zostanie wystawiony na działanie SCP-212, pełna kwarantanna, testy, a także rewizja sądowa zostaną zainicjowane od razu po uwolnieniu podmiotu przez SCP-212. Opis. SCP-212 to obszerne urządzenie medyczne posiadające 3 duże robotyczne ramiona. Ramiona mają ekstremalnie zróżnicowane, zmienne załączniki, jednakże żadna przechowalnia lub źródło energii nie zostało znalezione. Załączniki wsuwają się lub wysuwają z ramion w razie potrzeby z ponad 500 udokumentowanych różnych załączników. SCP-212 jest wykonany z plastiku, stali i innych powszechnych materiałów. Dogłębna analiza jest w toku, gdyż każda mechaniczna próba zbadania wywołuje niezwykle brutalną reakcję ze strony SCP-212, a każda próba biologiczna normalnie prowadzi do ulepszenia podmiotu. Gdy wystawione na żyjącą tkankę, ramiona SCP-212 szybko poruszają się w celu złapania i unieruchomienia. SCP-212 następnie rozpocznie ulepszanie rzeczonej tkanki. Ten proces jest ekstremalnie szybki, ale SCP-212 nie podaje znieczulenia ani nie uzupełnia straconej krwi. Proces został opisany jako agonialnie bolesny i prowadzi do śmierci w 77% przypadków. Rany zrobione przez SCP-212 są zamykane przez standardowe chirurgiczne szwy i chemiczny zaślepiacz, który nie został jeszcze w pełni zrozumiany. Zaobserwowane ulepszenia to m.in. wyścielenie stawów grafitem, zamiana biologicznych organów na sztuczne, dodanie metalowych płytek do kości, dodanie nowych lub zduplikowanych organów oraz zastąpienie zębów małymi, ząbkowatymi taśmami stalowymi oraz wiele innych. SCP-212 ma zdolność do całkowitej rekonfiguracji organizmu. Ulepszenia wyglądają na losowe i mogą czasem być szkodliwe lub śmiertelne, jak na przykład całkowita utrata szpiku kostnego u jednego podmiotu i zastąpienie go wciąż badanym żelem. Podmioty chcące zostać wystawione na działanie SCP-212 muszą być poinformowane, że proces jest ekstremalnie inwazyjny oraz że nie da się przewidzieć, jakie to będzie ulepszenie. Log ulepszeń SCP-212. Zapis wystawień na działanie SCP-212. Uwaga! Każde wystawienie na działanie SCP-212 musi zostać nagrane i zapisane. Nieudokumentowana interakcja z SCP-212 zakończy się terminacją. Wszelkie podmioty chętne na wystawienie na SCP-212 muszą posiadać zgodę Rady O5, a także zgodę personelu medycznego placówki. Podmiot: agent, lat 28, 64 kg, 183 cm wzrostu, afroamerykańskiego pochodzenia. Złożył podanie, otrzymał zgodę i przeszedł operację. Opis ulepszeń. Dolna kość szczęki zastąpiona przez supergęstą ceramiczną szczękę, zęby zastąpione przez ostrza wykonane z tego samego materiału. Kręgosłup usunięty i zastąpiony przez syntetyczny polimer. Zastępczy kręgosłup wszczepiony w podstawę czaszki.
klatka piersiowa i miednica osłonięte cienką warstwą ceramiki. Płuca, oczy oraz wątroba usunięte i zastąpione po czyszczeniu. Status podmiotu: czynna służba. Notatki. SCP-212 będzie dążył do czyszczenia pewnych organów i tkanek. Wprowadzi kilka dodatków w obrębie tkanki, z których każdy będzie sprejował, skanował, ciął lub prowadził inne interakcje z tkanką przed jej zamianą. Jak wynika z testów, te wyczyszczone tkanki okazują się wolne od defektów genetycznych, a także wyglądają na młodsze niż okoliczne tkanki. Podmiot: doktor, 42 lata, 62 kg, 170 cm wzrostu, pochodzenia kaukaskiego, brytyjskiego. Złożył podanie, otrzymał zgodę i przeszedł operację. Opis ulepszeń. Zęby zastąpione przez supergęstą ceramikę. Stopa amputowana w kostce, zastąpiona przez cienką, plastikową kratę z podkładkami na spodzie. Te podkładki są w stanie przylepić się do każdej stałej powierzchni oraz mogą przenosić nawet 225 kg. Szpik kostny zastąpiony przez niebieski żel. Serce, oczy, wątroba i nerki usunięte i zastąpione po czyszczeniu. Kilka metalowych urządzeń włożonych w mózg w nieznanym celu. Status podmiotu. Podmiot zmarł podczas usuwania szpiku. Stopy usunięte i są aktualnie badane. Podmiot: agent AA. Dane personalne zmienione. Odniósł poważne obrażenia skutkujące traumatyczną amputacją wszystkich czterech kończyn oraz usunięciem części śledziony, lewej nerki, prawego płuca i lewego oka. Uraz czaszki spowodowany odłamkiem obwodu przebił czaszkę i wbił się w lewy przedni płat mózgu. Złożył podanie, otrzymał zgodę i przeszedł operację. Opis ulepszeń. Przeciwnie do oczekiwań, SCP-212 nie usunął fragmentu metalu z mózgu podmiotu, natomiast spędził około 7 minut analizując obwód wieloma soczewkami, próbnikami i sensorami przed prawdopodobnie dojściem do wniosku, że obce ciało może zostać na swoim miejscu. Następnie SCP-212 scalił obwód z lewym przednim płatem mózgowym, bardziej całościowo wykorzystując maswerk stworzony z nadprzewodników w temperaturze pokojowej. SCP-212 zakończył operację dozując nieznane chemikalia, które natychmiast wprowadziły podmiot w śpiączkę, następnie wyłączył się. Żadne próby zastąpienia utraconych kończyn lub naprawy ciała nie zostały podjęte, oprócz zwykłego czyszczenia. Status podmiotu. Podmiot pozostaje w chemicznie zapoczątkowanej śpiączce w stałym stanie. Obcy przewodnik w mózgu rozrasta się w tempie geometrycznym. Szacowana data zamiany biologicznej tkanki mózgowej nastąpi dnia. Podmiot: agent, 34 lata, 112 kg, 176 cm, pochodzenia kaukaskiego, niemieckiego. Złożył podanie, otrzymał zgodę i przeszedł operację. Opis ulepszeń. Usunięcie żołądka, jelit, grubego i cienkiego, wątroby i nerek. Organy zastąpiono dwoma workami syntetycznych tkanek połączonych do przełyku. Przełyk został wyłożony tą samą tkanką. Worki produkują kwas zdolny do rozpuszczania stali oraz transferu wszystkich związków odżywczych prosto do krwi. Ten proces nie powoduje odpadków, a niemożliwa do strawienia materia wędruje w górę przełyku i jest wydalana przez usta. Oczy zastąpione przez optyczne sensory zdolne do widzenia widocznego, podczerwonego i ultrafioletowego spektrum światła. Ręce usunięte przy nadgarstkach, każda zastąpiona przez 8 metalicznych macek, każda długości 3,8 cm. Status podmiotu: zwolnienie lekarskie w celu przystosowania się do nowych wewnętrznych struktur. Podmiot: pracownik klasy D, 23 lata, 62 kg, 178 cm, pochodzenie kaukaskie, amerykańskie. Wcześniej wystawiony na działanie SCP-217 i odkażony po tym, jak wirus dopił swego.
Pełna mechaniczna transformacja osiągnięta. Zgoda na test wystawiona. Opis ulepszeń. Status podmiotu. Podmiot przerywa zabezpieczenie, pokonując dwóch uzbrojonych członków personelu i bezproblemowo radząc sobie z kilkoma środkami bezpieczeństwa. Podmiot zabezpieczony po 2 godzinach, powodując zgonów i rannych, a także deaktywując. Po złapaniu podmiot zażądał klasyfikacji SCP, prawdopodobnie aby uniknąć terminacji. Żądanie zostało oddalone, a podmiot demontowano. Części składowe zostały spalone według załączonej dokumentacji i po badaniu zobacz plik. Podmiot: agent, 25 lat, 93 kg, 188 cm, pochodzenia afroamerykańskiego. Złożył podanie, otrzymał zgodę i przeszedł operację. Opis ulepszeń. Skóra zastąpiona nanomateriałem wykonanym z grubych rurek owiniętych mikroskopijnymi kolcami. Czubki palców zastąpione węglowymi pazurami długości 8 cm. Kości kończyn przystosowane do poruszania się na 4 kończynach. Serce i płuca zastąpione pojedynczym organem, z drugim prawdopodobnie jako zapasowy. System trawienny wyczyszczony i następnie skrócony. Lewe oko zastąpione sensorem ultradźwiękowym. Status podmiotu. Stabilny, lecz podmiot zachowuje się chaotycznie, zabezpieczony celem analizy psychiatrycznej. Podmiot: doktor, 26 lat, 142 kg, 200 cm, pochodzenia wielorasowego. Podmiot całkowicie oślep w związku z przypadkiem wystawienia na działanie SCP. Złożył podanie, otrzymał zgodę i przeszedł operację. Opis ulepszeń. Usunięcie oczu. Oczodoły poszerzone, aby tworzyły jedną owalną jamę. Jama jest wyłożona metaliczną strukturą odpowiadającą długim rzęsom. Amputacja dłoni, kikuty połączone razem, a także kilka małych kończyn trzymających krabie szczypce wszczepionych na przedramiona w nieznacznej kolejności. Zęby usunięte do czyszczenia, zęby z plombami wyrzucone, reszta zamieniona. Status podmiotu: martwy. Podmiot był w trakcie obrazowania medycznego, gdy zaczął cierpieć ekstremalny ból, opisując odczucie jako: to całkiem nie tak smakuje. Po tym rzęsowate struktury zmieniły kształt na kolce i gwałtownie wydłużyły się, wiele wbijając w mózg obiektu. Kończyny chwytne kontynuowały niezależne ruchy przez kilka godzin, do momentu spalenia ciała podmiotu. Podmiot: D5354. 22 lata, pochodzenie wielorasowe. Podmiot miał zaplanowaną terminację dyscyplinarną i spożył ostatni posiłek składający się z owoców morza. Opis ulepszeń. Po spędzeniu 4 minut na analizie i sondowaniu podmiotu, SCP-212 dokonał selekcji, ostrożnie usuwając żołądek i jelita. Żołądek został następnie otwarty, a z jego wnętrza został zbudowany bioluminescencyjny organizm przypominający kraba. Status podmiotu. Po usunięciu i zamianie zawartości żołądka podmiotu, jak opisano powyżej, pozostałości podmiotu zostały usunięte. Podmiot: mumia Intefa II, faraona 11 dynastii, około 2063 rok przed naszą erą. Mumia została odnaleziona podczas eksploracji naukowej przeprowadzonej przez poprzedni fundacyjny podmiot we wczesnym XIX wieku. Opis ulepszeń. SCP-212 spędził 25 minut analizując podmiot, następnie zaniechał aktywności bez wprowadzania zmian. Po tym dr Marison polecił umieścić w komorze przechowawczej 4 urny konopskie zabrane z grobowca Intefa II. Po tym nastąpiła reaktywacja SCP-212, który użył skalpela i przyrządu grzewczego do wprowadzenia niewielkich zmian w 4 amuletach zewnętrznych na bandażach mumii, następnie znowu wstrzymał aktywność. Status podmiotu.
najwyraźniej bez zmian, z wyjątkiem niewielkiego zmniejszania się całkowitej masy podmiotu.